Cześć, czołem. Dzisiaj taki szybki temat. Wiercenie otworu pod uchwyt do naszych frontów. Ja mam akurat takie uchwyciki okrągłe z jednym otworkiem i muszę tutaj to sobie na tym froncie jakoś rozmieścić. Żeby to wyglądało i było, żeby to wszystko było symetrycznie, musimy sobie to obliczyć. Ja wam tutaj nie będę tłumaczył. O, tak się przedstawia front. I mój uchwyt będzie po prostu tutaj, w jednym miejscu. Żeby to wszystko ładnie, symetrycznie wyglądało, ja już to sobie wcześniej policzyłem. Nie będę wam tego tłumaczył, jak to sobie policzyć, bo miejsce, w którym wy sobie to taki uchwyt będziecie chcieli przykręcić, przymocować, to będzie zależało od was. Ja tego was uczyć nie będę, bo nie moja w tym rola. Ja wam tylko pokażę, jak w dosyć szybki i dosyć prosty sposób zrobić już sam szablon, który w sumie po tej jednej robocie, jeżeli to jest tylko do tej jednej waszej kuchni, będzie potem tak na dobrą sprawę do wyrzucenia. Wysokość razy szerokość pieca, nie ma. Dobra, ja mam tutaj policzone i tutaj mi symetrycznie wychodzi w kwadracie 3,3 cm na 3,3 cm. Tak, o, a teraz fajnie widać, jak światło tak nie wali. No i tutaj będzie w środku ten uchwycik. Na początek kawałeczek płyty 18 mm, to jest jakiś odpad z czegoś tam innego, z jakichś mebelków, nawet z rozbiórki, nieważne. Wycinam sobie pasek 7 cm, tak około, ważne, żeby był z jednej, jeden długi pasek, który później jeszcze potniemy na trzy różne równe kawałki. Także tutaj szybkie cięcie. Jak już mam docięty mój kawałek, on nie jest jakiś tam super idealny, bo to nie od tej strony, ale tutaj mamy ładnie. Teraz trzeba sobie ładnie załamać delikatnie tutaj krawędzi na tej naszej listwie, żeby nie przez przypadek nie porysować sobie samego frontu. Listwę mam przeszlifowaną od zadziorów, wolną od takich różnych wad. Teraz trzeba ją przeciąć. Do tego wykorzystam moją ukośnicę i przetniemy tutaj sobie tą płytę. Ta tarcza może mi wyrywać tutaj jakieś boki, ale od tego jest papier ścierny, można sobie to przeszlifować i też będzie szafa gra meble tańczą. Lecimy. Żeby było precyzyjnie, tutaj sobie wszystkie krawędzie ładnie załamałem, przeszlifowałem, żeby miało te ręce i nogi i żeby mi się to tutaj coś nie podziało dziwnego. Teraz czas na trasowanie. Suwmiarka traserska, znajdziecie ją praktycznie w każdym lepszym sklepie z narzędziami. I teraz tak, na skali mam już ustawione 3,3 cm i 3 mm w taki sposób. I znaczę sobie zaostrzonym ołówkiem jedna rzecz, jedna strona, druga strona. Tutaj należy, przed punktowaniem, jeszcze należy wziąć pod uwagę i pamiętać o tym, że jeżeli deska ma, nasz wzornik tutaj będzie miał jakieś takie wymiary, nie wiadomo jakie, to musicie pamiętać, od której strony trasowaliście. Jeżeli trasowałem od tej strony, to tutaj należy przykręcić jedną deskę. Jeżeli trasowałem od tej strony, znaczymy, to od tej strony przykręcam drugą deskę. Jeżeli przykręcicie z tej strony, a będę miał tutaj różnicę na wymiarze, bo 3,3 mm wychodzi w troszkę innym miejscu, w tym momencie tu będzie niezgodność i może być niesymetrycznie. Może to być widać, chociaż tu jest mała różnica, ale może być widać. Dlatego ja sobie dodatkowo tutaj zaznaczyłem nasze strzałki, do których będziemy później przykręcali te nasze dwie pozostałe płytki. Punktujemy nasze miejsce wiercenia i ja do tego celu użyję rysika traserskiego ze względu na to, że ma bardzo ładną, że tak powiem, szpicę i bardzo fajnie się tym to tutaj punktuje. Przykładam od boku, dźwigam do góry. O, i mam pewność,
że otworek mam w środku. Z moich pomiarów tutaj wychodzi, że nasza śrubka, którą będziemy później kręcić nasze uchwyciki, ma 4 mm średnicy. Dlatego użyję tutaj wiertła 4 mm. On jest troszkę większej rozmiaru, tam jest coś równe 4 mm, a śrubka ma 3,9. I teraz jakąś płytę sobie kładziemy na spód, na stół, żeby nie przewiercić stołu i żeby nie wyrwać od drugiej strony laminatu w naszym wzorniku. I wiercimy. Mamy ładnie nawiercone i możemy skręcać nasz wzornik. Jak już mam wszystko wytrasowane, to teraz wiertło do konfirmatów i wiercimy nasze otworki. Można to zrobić również zwykłymi wkrętami, ale ze względu na to, że ja mam tutaj w zasadzie wszystko podpinane, popodłączane, dlatego wykorzystam akuratnie te śruby. Ok, ale żeby nie było, to od drugiej strony przykręcimy na zwykłe wkręty. Ja już mam tutaj otwór wywiercony, tylko przykręcić. Każdy patent jest dobry wtedy, kiedy działa. Dlatego tutaj nie mam żadnego frontu, który będzie wiercony akuratnie na jeden uchwyt, bo ten, który Wam pokazywałem, to był taki tylko pokazowy tutaj w warsztacie i on będzie miał całkiem inne uchwyty. On prawdopodobnie będzie miał dwuotworowy uchwyt, a ten mamy taki pojedynczy. Dlatego teraz idę sobie do mojego domu, gdzie kuchnia już wisi. Przynajmniej góra wisi, dół jeszcze nie, ale jeżeli chodzi o wszystkie szafki, jest dosyć dużo materiału na ten temat, także zapraszam do opisu pod tym filmem. Tam będą na bieżąco znajdowały się wszystkie linki do filmów, które robię właśnie z tego mojego projektu, projekt kuchnia, bo chyba tak to się będzie nazywało, i poszczególne szafki. A teraz idziemy, pokażę Wam, jak ten uchwyt, jak ten szablon działa. On nie musi być piękny i nie musi być ładny, on musi działać. Dlatego trzy deseczki wystarczyły na to, żeby zrobić taki uchwyt i mieć taki szablon i mieć wszystkie uchwyty ładnie w swoich szafkach na frontach przykręcone. Lecimy do góry. Bo mieszkam na drugim piętrze. Dobrze, to jesteśmy u mnie w domu i teraz tak, szafki, nasze fronty. Tutaj mam takie piękne tasiemki, kreatywność jest, także jest spoko. I teraz mój szablonik przykładam do mojego frontu. Wiertło. Nawiercone jest. I można przykręcać nasz uchwyt. Tu niżej. Tasiemkę mogę już ściągnąć. Jeden mamy przykręcony, teraz ten drugi. W tle słychać jakiś szum, to się gotuje obiad. Dzieciom trzeba zrobić. Niam niam, będzie dzisiaj spaghetti. Także tutaj teraz drugi. Ładnie złapać, żeby nam się nic nie zmieniało. Tak, o, ewentualnie możemy wykorzystać sobie tył tego naszego szablonu.
żeby nic nie wyrywało. Drugi otwór wywiercony i możemy przykręcić nasz drugi uchwyt. Ciach. Coś tam widać. I takim sposobem uchwyty mamy przywiercone, wszystko ładnie, pięknie. Jeżeli pomysł się podoba, zostaw komentarz, zostaw swój ślad po sobie, że tu byłeś. I zapraszam na kolejne moje realizacje, które znajdziesz w opisie tego filmu. Pozdrawiam serdecznie, Rafał z kanału Olo76. Trzymajcie się, nara.